W najbliższą niedzielę mieszkańcy Rudy Śląskiej wybierać będą swojego prezydenta. Na finiszu kampanii, jak wskazuje sondaż dla Gazety Wyborczej, najbardziej liczą się 3 nazwiska. Gdyby wybory miały odbyć się dzisiaj, Marek Wesoły z poparciem PiS-u i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego mógłby liczyć na prawie 30% głosów. Drugi byłby Krzysztof Meyer z poparciem na poziomie około 27% głosów. Na trzecim miejscu byłby Michał Pierończyk z poparciem około 25% głosów. Ten sondaż pokazuje nam jedną rzecz. W niedzielę w Rudzie Śląskiej może wydarzyć się wszystko. Tak naprawdę nie ma tu zdecydowanego lidera, a różnice między pierwszą trójką kandydatów są minimalne i w granicy błędu badania. To oznacza, że w drugiej turze możemy spotkać trójkę kandydatów w 3 konfiguracjach. Dlatego mobilizacja w sztabach w ostatnich godzinach kampanii jest wysoka, tak aby zjednać sobie kolejnych mieszkańców jeszcze przed ciszą wyborczą, która rozpocznie się jutro o północy. Myśmy mieli wczoraj taką konwencję, gdzie przyszło prawie 200 osób i jestem bardzo z tego zadowolony, bo tam pokazałem, przedstawiłem mój program, powiedziałem, co zamierzam zrobić, wskazałem kwoty, jakie są potrzebne na realizację tego programu, że jest to program realny, program do zrealizowania do końca kadencji. Ta będzie równie krótka jak kampania wyborcza. Już teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zanim do tego dojdzie, w Rudzie Śląskiej potrzebna będzie druga tura wyborów. Nie ma dla mnie znaczenia, z kim spotkam się w drugiej turze. Ja wiem, że w tej drugiej turze wybory wygram i że zostanę prezydentem Rudy Śląskiej, bo mam wrażenie, że udało mi się przekonać mieszkańców Rudy Śląskiej podczas tej kampanii, że mój wybór to wybór dobrego kierunku dla Rudy Śląskiej. Tak w tej chwili mówią praktycznie wszyscy kandydaci. Ich sukces zależy jednak od tego, który z nich jest w tych deklaracjach bardziej wiarygodny. Byłem na ulicach, codziennie rozmawiałem o tym mieście w każdej z dzielnic i z jednej strony to na pewno taki etap wyczerpujący, ale z drugiej strony dający dużo satysfakcji i nadziei na to, że mieszkańcy pozwolą mi zostać prezydentem tego miasta. Dobre rozmowy, pozytywny odbiór. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Mam nadzieję, że wynik w niedzielę najbliższą to pokaże. A wybory uzupełniające na prezydenta Rudy Śląskiej już 11 września.